Proszę Państwa, nasz drogi prezydent Duda ma jednak pecha. Zapewne zamierzał się ogrzać w blasku czołowego polityka świata, niekonwencjonalnego prezydenta Trumpa, a tu taki pech. No ale trudno. A dowcipni się zaczynają ostro działać i kombinować i wymyślili między innymi, że pan prezydent Trump wystraszył się tych gówien pływających w Wiśle i przysłał pana Pence'a, wiceprezydenta, żeby powąchał, co się dzieje w Warszawie. No, a najgorzej właśnie wyszedł na tym pan prezydent Duda. No ale pożyjemy, zobaczymy. A z tymi gównami to rzeczywiście jest afera poważna. Widać, że na Polskę, a zwłaszcza na Warszawę, idą jakieś kataklizmy, dziwne sprawy nieszczęścia, więc ora et labora, amen by nas gdzie indziej jeszcze więcej gówien różnych innych również politycznych nie wypłynęło. Amen.